Okej, hej, hej wszystkim. Z tej strony Prestige. Witam was na sobotnim streamie, gdzie który powinienem tak naprawdę nazwać Suffering with Train. Czyli gramy dalej. Kontynuujemy nasz tydzień gier logicznych. Zostały dwa dni. Może się uda do 40 poziomu dojść. Hej, witam Iwanu. Hej, towaryści. Hej, Kanzorek. Więc tak, co ja zrobiłem ostatnio? Skończyłem bodajże pałac. Nie, przepraszam. Pałacu ja nie skończyłem. Ja skończyłem radiostację, bo radiostacja. Tak? Tak, radiostację skończyłem. No, nie, bądź tak. Szwajcaria to była po prostu. Już końcówka szczególnie. Założę, że przez całą Szwajcarię mi szło dobrze. Zrobiłem rurociąg i radiostację, czyli można powiedzieć, że pierwsze dwie ery mam zrobione. Trzecia era to głównie chyba czas mi nie szło. No i Szwajcaria, co była kompletnym żartem. I wniosek Azorka zostaje rozpatrzony pozytywnie. Tylko czekajcie, muszę sobie krzesło skręcić, bo siedzę jeszcze na starym, nowe nie naprawione. I tak do dupy jest. Tak, tutaj, o, będzie trzeba uważać na tym tunelu. To było, kurde, nie, po prostu... Wyszło tak, nie inaczej z tym, ze Szwajcarią, bo już miałem po prostu dosyć tej gry. Mnie trochę ta gra, no... Co mogę powiedzieć, dobiła. Naprawdę mi ta gra dobiła na sam koniec, więc no... Cóż, nie, nie, pomyślmy, bo... A, szkło podpiąć, okej. Okay. Szkło, czekaj, jak my podpinaliśmy szkło do góry i w dół, co nie? Ale ciekawe, czy... Azorek, testowałeś, się da rady jakoś tutaj podpiąć sensownie szkło, czy nie da rady? Aha. Właśnie ciekawi mnie, czy jakoś tak dałoby radę... Czy... Nie, biorąc pod uwagę, jaki tutaj jest, że... Stąd nie można, stąd tylko można puścić. Mhm. No to ciekawie mnie tutaj. No nie wy. To powinno. Właśnie nie, bo to jest tam. Tam nie zrobisz deski. To już masz całe szkło, no. Kurde, źle. Przepraszam, muszę od początku. No to prawda. Szczególnie, że szkła tylko potrzeba 12, co nie? Nie, przepraszam. Tak, 12 szkła? Nie, 8 szkła tylko trzeba było. Ta gra ma jeszcze 20 poziomów, Karkonosz. Ale nie, powiem ci tak, jeszcze dzisiaj jest 16, nie, 8 krzeseł. A tak, przepraszam, 16. Powiem ci tak, Karkonosz, ta gra ma jeszcze 20 poziomów, nie, tak, 20 poziomów plus 10 w DLC. Ale jutro prawdopodobnie już wrócimy po prostu do takiego normalniejszego trybu. Ewentualnie ten tydzień podciągnę już do końca. Zobaczę, jak jutro będzie ze streamem, bo nie wiem. Ale wrócimy do takiego bardziej normalniejszego trybu. Prawdopodobnie zdecyduje się tak, że... no, wyłącznie jest 60 poziomów. Bo DLC dostaje dychę, tylko że za DLC nie ma achievementów, chyba jak pamiętam. Przecież mogę się mylić, ale... DLC jest 20, łączy 70 poziomów. O kurde, ej, to będzie trzeba kupić DLC. Ale sądzę po prostu, żeby... Właśnie nie wiem, bo z jednej strony chciałbym to skończyć najpierw na streamach, a z drugiej strony chciałbym trochę też urozmaicić to, żeby było po prostu na przykład, nie wiem... nie wiem, czy mi się właśnie tak opłaca, że bierzemy jedną grę, po prostu całą grę przechodzimy, potem przechodzimy na następną grę. Aha, jest potrzebne DLC do wszystkich. A, to się kupi. Podobnie razem z jedynką. Właśnie nie wiem, czy na przykład skończyć całą grę, przejść do następnej, czy na przykład zrobić tak, że dobra, zakładam, że streamuję 6 dni w tygodniu i 2 dni to, 2 dni to, 2 dni to i później mam po prostu wtedy wgląd, co jest najbardziej oglądalne i wtedy się przesuwa. Bo nie wiem, takie po prostu trochę dla mnie, no, zagadki to są, patrzmy.
Okej, można zacząć jechać już, że tak powiem. Zacznijmy suffering. DLC można w każdej chwili kupić, tak naprawdę to nie jest jakiś wielki problem. Powiedzmy szczerze. Szczególnie, że jestem. Tylko nie wiem właśnie jak to zrobić, czy na przykład obrać, że dobra. Bo prawdą jest, że teraz wychodzi też nowa młotka. Chciałbym odpalić kolejną kampanię w Total Warze. Chciałbym skończyć kampanię CK2. Właśnie nie wiem jak to zrobić, bo to niby można powiedzieć, że trzy projekty są na chwilę obecną, tak jak to powiem, otwarte, ale nie wiem jak je umieścić w ramówce, bo teraz dobra, mam jeszcze trochę więcej czasu na to wszystko, ale pytanie jak długo. No ale wiesz, pociągi w pewnym momencie się skończą. To zostanie Poly Bridge, Baba Isiu i The Witness, tych ten gier, co mi tak wiesz, na teraz przychodzą do głowy. No, Poly Bridge też będzie masakra. I to właśnie nie wiem, czy lepiej mieć dwie czy trzy tytuły po prostu na tydzień, żeby po prostu dla każdego było coś miłego, że tak powiem. Ile mnie tutaj most kosztował? 27 tysięcy, okej, okay, czyli zaraz będą tutaj. Dobra, to sobie dojedzie na spokojnie. Wiesz, może dlatego, że ludzie nie mają w szachy grać dobrze, to... Szkło PPWTF. Szkło zaraz będę robił, czekaj, muszę tu na razie ten... Okej, jednocześnie dupnijmy sobie tutaj chyba most. To czy? Powiedziałbym tak, że chyba najbardziej mi się opłaci w pierwszej kolejności tu dostarczać wszystko. Wiem, że to dziwne będzie, ale tak. Do góry, tutaj, okej, 8 pracowników, no 12. To po co brałeś, że tak zapytam? Było nie brać, towarzyszu? Ci se tam zjadą, ten pociąg zapuścić odpowiednio. To było nie brać, o to chodzi. Dobra, w pierwszej kolejności bym chyba puścił szkiełko tutaj. Znaczy nie tak szkiełko, tylko dechy. Żeby z dechami mieć spokój. Kolejny 8 dech bym tutaj wpuścił, kolejnych 4 typiarzy na dół. To nie wiem, Karkonosz, czy ty się interesowałeś, że Lego Ninjago jest za free? Tylko teraz nie spaprać tego jakoś porządnie. Dobra, tu jadą, okej, tu mogę 8 szkła puścić, to będzie na te, okej. Tak, PPG. Nie, muszę kurde ten... Better Twitcha, prawdopodobnie jutro będę dogrywał Better Twitcha sobie. Ty pojedziesz tu, ok. Czyli tak, teraz tak naprawdę zarabiamy na tunela słynnego. Jest dobrze na razie. Teraz dużo. No! Strasznie dużo rzeczy za free. Że tak naprawdę to ja chyba to, głównie tylko Lego se przypisałem. Ej, czekaj, puściłem więcej szkła? Pepo, wytyfy, że tak powiem. Tak, puściłem 4 szkła. Znaczy nie, dobrze puściłem szkła, bo to jest 12. Ok. Ale i tak nie będzie mi stać na rzeczy. Ja potrzebuję dużo drewna. To od razu wyślę tam. Mogę pracowników też tutaj wysłać.
GTA akurat powiem szczerze, że nie przypisywałem sobie, bo prawdą jest, że ja skończyłem chyba. Grałem w GTA. Tak. O, czekaj. Ze szkła można do krzeseł wysyłać, bo i tak jest tam nadmiar. Nie wiem, czy bardziej się nie opłacałoby na przykład do tartaku wysyłać, bo tartak jest bliżej. I łatwiej mi jest dostarczyć do tartaku, a typiarzy z góry dostarczyć do fabryki mebli. Ale tak, do krzeseł, znaczy nie, masz rację. Do krzeseł załóżmy 8 jeszcze wysłać zawczasu. Żeby po prostu mieć krzesła już po prostu tak, że mogą się zrobić. A nie, dobra, ty pojedziesz tu, do góry. I tak o. Cię zrobimy, żebyś tu, o, już pojechało. Obawiam się, że tutaj mogą się nie wyrobić. Potrzebuję 10 tego, więc wyślę od razu pracowników tutaj. Też zawczasu. Dobra, dropy wysłałem. Oj tam, mała pomyłka, nie wiem o co chodzi. Będzie 20 pracowników tutaj czekało, będzie dobrze. Tak, tak, wyjedziecie tutaj, dobra. Robimy tunel, robimy mosta. Okej. Teraz decydująca sprawa. tak, ale wiesz, na przykład, wiesz, do paczek już będę miał zapchane tak naprawdę. A teraz tylko nie spaprać. Dwa pociągi z krzesłami już bym odesłał. Tak, skrzyżowanie. Kurde. Dobra, myślimy więcej ropy. Właśnie to jest najgorsze, że nie można na przykład wysłać, żeby mi tylko dwa wysłało. Tylko od razu leci cała zawartość. Dlatego tam trzeba wysłać pracowników też, żeby byli. Ale jak? Kiedy ja tu wysłałem? Ej! Przecież ja nie wysłałem szkła. Chyba, że po prostu to już był misklik taki. Ja pitole, nie. Ja już, jak ja tutaj popełniam takie masakryczne błędy, to ja powiem ci, boję się, co to będzie już w tym, w tym 32 poziomie, co opowiadałeś. Czy ja chcę coś jeszcze szczególnego podłączyć na chwilę obecną? W sumie nie, okej. Aha, dziwny. A powiedz mi właśnie tam, czy w następnej erze dochodzą jakieś inne mechaniki, tak jak prąd doszedł, czy to po prostu jest to samo, tylko że inaczej ubrane, że tak powiem? Muszę uważać, żeby kurde... Ja nie będę mówił, żeby to nie spaprać. Muszę po prostu zacząć uważać i tyle. Dobra, zacznijmy wysłać pracowników do ropy. Chociaż nie wiem, czy bardziej mi się nie opłaca zawczasu wysłać pracowników tutaj. Aha, okej, spoko. No to tyle dobrego. Tak się zastanawiam, czy mi się nie opłaca bardziej tutaj pracowników wysłać. Żeby po prostu mieć tutaj pracowników naszykowanych. Żeby później móc po prostu tylko ich porozsyłać po miejscach pracy. To tutaj, o, potrzebuję tak, o. I tutaj tak, o. Okej. Kurde. Wróć się. Wróć się, bo oczywiście źle trasy
No, jaki? Zaraz zobaczymy, protipa. Możliwe, że go odkryłem, chociaż wiesz, co dwie głowy to nie jedna tak naprawdę, czyli prosi... Tak, musi być na to, jest mówione w grze. I się powiem szczerze, jak gra samemu, tak, że na przykład jak to musi być torami podłączone z tym, żeby mi energię elektryczną produkowało. Ja się już na tym bolecie przejechałem nie raz, powiem ci. Dobra, wyślijmy tutaj pracowników, będzie zaraz na mościszcze pieniądze. Okej, okay, i popatrzmy, to mamy podłączone, aha, czyli trzeba teraz zarobić na drugi most po prostu. No, chociaż powiem ci, dobra, ja mogę się, wiesz, tak też czepiać trochę, ale chyba o to chodzi, żeby, jeżeli chcemy, żeby gra była po prostu lepsza. Brakuje mi takiej mechaniki, po prostu, że elektrownia, że ty możesz samemu włączyć albo wyłączyć elektrownię. Ale możliwe, że po prostu to jest moje czepianie, bo tak naprawdę to my uruchamiamy elektrownię, tylko że nie taki sposób, jakby trzeba. Tak, okej. Pójdźmy może w... O! To nie wiedziałem, to chyba na jakichś późniejszych, powiedzmy szczerze. Patrzmy, puszczę 8 szkła. No, rozumiem, przepraszam, to było po prostu słynne zawracanie dupy. Naprawdę. Patrzmy, czy serio? Jest to tunel, wiesz, mi się wydaje, że ogólne założenie tego poziomu jest, żeby zrobić to tunelem, tak tutaj, wiesz, ten tunel, co na początku, wiesz, myśleliśmy o tym, przynajmniej taki, tak mi się wydaje. Okej, okay, to tu, okej, okay. Dobrze. Tak właśnie, tak jak na przykład mi się wydaje, że chyba tak jak w Polybridge, tak i tutaj każdy gracz może po prostu to trochę inaczej rozegrać. Że na przykład, wiesz, jeden zraszuje na przykład pierwsze ten towary, drugi zraszuje pierwsze krzesła, trzeci zraszuje polimery jako pierwszy i tak dalej. Dobra, a tu będzie ten. Myślimy czterech, oni tam dojadą zanim ten, okej. Siup. Dobra, ale nie mam kasy na nic. Kurde. Dobra, mam pojechał na tą stację, to nic się nie stało. 13 tysięcy, okej. Nie stać mi, mam 12, okej. Ale dupa teraz, że tak powiem. Dupa zbita.